dobry, witam Państwa. Zapraszam na magazyn miejski. Na ostatniej sesji radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwalili budżet na 2021 rok. Radni zdecydowaną większością głosów podczas zdalnego posiedzenia zdecydowali, że dochody regionu w 2021 roku wyniosą 1 191 milionów złotych, a wydatki, w tym te na inwestycje, kosztować będą 1 237 milionów złotych. Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uważa, że jest to budżet ambitny. Procentowy udział w inwestycjach w stosunku do całego budżetu to jest blisko 40%. Myślę, że ze świecą szukać samorządów, które w tak dużym procencie swojego budżetu inwestują. Te inwestycje są o różnym charakterze. W sposób szczególny cieszą mnie inwestycje o charakterze budowy infrastruktury, w tym drogowej i innej. Województwo przekaże środki w tym roku nie tylko na rozwój infrastruktury. Pomoc samorządom gminnym i powiatowym w realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym, czy to drogi, mosty, czy obwodnice. Trzeba powiedzieć jasno, że w dużo większym stopniu w budżecie tegorocznym będziemy inwestować w Bieszczady. Bieszczady, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, o infrastrukturę taką jak turystyka, to jest w tej chwili taka skupiona uwaga na tym regionie w sposób szczególny. W budżecie województwa podkarpackiego 47 milionów złotych przewidziano na inwestycje kolejowe, przede wszystkim na rozwój działającej od 1 stycznia podmiejskiej kolei aglomeracyjnej, czyli zintensyfikowanie połączeń z Rzeszowa z sąsiednimi miastami powiatowymi. Kolejne miliony złotych pochłoną też inwestycje w służbie zdrowia. W budżecie zarezerwowano także fundusze na montaż środków ze źródeł zewnętrznych. Za przyjęciem budżetu województwa na 2021 rok głosowało 29 radnych. Przeciw było 4. Kinga Wilczyńska-Ziomek została zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Na swojego zastępcę powołała ją dyrektor Katarzyna Rostowska-Machnik. Nowa wicedyrektor pracuje w Urzędzie Pracy od 2009 roku. Zaczynała swoją pracę od działu windykacji. Zajmowałam się kwestiami windykacji i zamówieniami publicznymi. Następnie byłam pracownikiem zespołu prawno-administracyjnego. Też głównie windykacja, jednak no, całość działań urzędu tutaj była mi znana. Udzielałam również pracownikom informacji w zakresach takich kwestii prawnych wątpliwych. Dyrektor Katarzyna Rostowska-Machnik przyznaje, że w obecnym czasie pandemii, kiedy to przybyło obowiązków związanych z rozpatrywaniem wniosków o dotacje w ramach tarcz antykryzysowych, zastępca jest konieczny. Osoba bardzo kreatywna, bardzo sumienna, także liczę na tą dobrą współpracę, no i zaangażowanie mojej zastępczyni nie tylko w pracę, ale też działanie na lokalnym rynku pracy, zapobieganie, no i inicjatywę, kreatywność. Nowa wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przyznaje, że mimo, że znała dobrze pracę urzędu, teraz ma więcej obowiązków i odpowiedzialności. Większe obowiązki na pewno, większa odpowiedzialność, aczkolwiek tak jak mówię, do tej pory też jakby cały obraz urzędu miałam na co dzień. Także zadania praktycznie, żadna z kwestii realizowanych w urzędzie nie jest dla mnie nowa. Obowiązków w czasie pandemii przybywa. Na pewno teraz jest najważniejsza pomoc osobom bezrobotnym, które w czasie pandemii straciły pracę. Organizacja szkoleń i możliwość dla nich przekwalifikowania się do zawodu, który jest obecnie poszukiwany na rynku pracy.
Po raz 15 odbył się powiatowy konkurs Szopek. Podsumowanie artystycznej rywalizacji odbyło się w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, ale ze względu na pandemię miało symboliczny charakter. Po odbiór nagród z rąk starosty przyszli tylko zwycięzcy głównych nagród. Do reszty uczestników nagrody zostaną wysłane pocztą. Tradycja jest piękna. Ona się przekłada nie tylko na to oczywiście, że mówimy o świętach, że robimy to w czasie świątecznym, że spotykamy się z bliskimi, ale też chodzi o to, żeby ze sobą spędzać czas, żeby się spotkać z babcią, z dziadkiem, może ze znajomymi. Kategoria rodzinna nie jest bardzo mocno ograniczona tylko do osób przecież będących w kręgu stricte rodzinnym. Można to robić również ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną bliższą, dalszą, ze znajomymi. Więc no, świetny pomysł, jak zawsze, na spędzanie tego czasu przedświątecznego, świątecznego i poświątecznego. No a efekty, jak zawsze, przechodzą wszelkie oczekiwania. Spotkałem tutaj dzisiaj kilka takich szopek, czy zauważyłem, których do tej pory jakby w formie wykonania nie widziałem, więc no, jest inwencja cały czas, mimo że to już tych szopek w sumie zrobione na konkursy to pewnie już kilka tysięcy. Jedną z uczestniczek, która pojawiła się w galerii, była Amelia Kuczyńska, której starosta Piotr Chęciek przyznał nagrodę specjalną. Amelia w swojej pracy wykonała figurki z plasteliny dębickich samorządowców, a jedną z nich był właśnie starosta. Cieszysz się ze specjalnej nagrody? Tak, i to bardzo, no to się w ogóle się nie spodziewałam takiej nagrody. Wszystkie prace były piękne, wykonane z pomysłem i precyzją. Nie zabrakło szopki z pierników, makaronu, ciasta, włóczki czy igliwia. Zwracała uwagę praca wykonana przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Dębicy, gdzie postacie wykonane były z szyszek, a mały Jezusek z orzecha. Jednym z jurorów konkursu był Ryszard Kucap, kierownik Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. I jak zwykle, co rokrocznie muszę to powtarzać, jury miało problem z wyborem tych najciekawszych, ale musieliśmy dokonać wyboru trzech, zdaniem jury, najbardziej interesujących, ale pan starosta postanowił wyróżnić, nagrodzić wszystkich uczestników tegorocznego konkursu, więc myślę, że każdy będzie usatysfakcjonowany, bo wszystkie te szopki zasługują na uwagę. No, w tym roku jest kategoria szopki rodzinnej, więc efekt też jest bardzo interesujący. Temu cyklicznemu wydarzeniu od lat przyświeca idea pielęgnowania tradycji z uwzględnieniem akcentów regionalnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.